Dziś Dzień Śląskiej Flagi. Święto zainicjowane w 2011 roku przez nieżyjącego już senatora Marka Plurę. 15 lipca to również rocznica przyjęcia przez Sejm w 1920 roku konstytucji, która zawierała statut organiczny województwa śląskiego, co miało zapewnić Ślązakom autonomię. Dziś flaga to najważniejszy symbol. Fatima Orlińska. Jej barwy złoty i niebieski nawiązują do herbu Górnego Śląska i dziś dla rodowitych Ślązaków są jednym z najważniejszych elementów wyrażenia swojej tożsamości. W wielu miastach na Górnym Śląsku flaga powiewa na co dzień nie tylko od święta, jednak dziś szczególnie samorządy zachęcały do propagowania górnośląskich barw. Pan senator Plura był tym, który inicjował wiele tych śląskich akcji, między innymi to. Na pewno jest to ukłon w jego stronę i podtrzymanie jego pamięci, ale też jest to data historyczna, tak? Bo to 1920 rok i nadanie statutu organicznego województwa śląskiego, czyli kultywowanie tej śląskiej odrębności, a wiemy, że teraz w tej obecnej dobie z jednej strony część śląskich posłów chciałaby, żeby tą śląską godkę i śląską tradycję można było pielęgnować, a z drugiej strony pojawia się taki opór, że nie będzie to w tej formie, która została zaproponowana, przeprowadzona przez Sejm. I choć opinie na temat tego, czy autonomia Ślązakom jest potrzebna, bywają różne, to właśnie flaga wychodzi ponad podziały. W sobotę ulicami Katowic przeszedł Marsz Autonomii Śląska, który każdego roku odbywa się w okolicach 15 lipca. Jak jednak mówią sami Ślązacy, święto śląskiej fany jest tym, co jednoczy całe pokolenia. W związku z dużym zainteresowaniem flagami, sklepy z regionalnymi gadżetami na tę okazję zamówiły ich kilka tysięcy sztuk więcej. Z autonomią można być, można nie być, godką tak samo, ale fana śląsko jest dla każdego Ślązaka powinna być właśnie czymś takim centralnym, takim punktem naprawdę odniesienia, który właśnie jednoczy pod tą faną rozmaitych właśnie Ślązaków, niezależnie od poglądów. Jak mówią przedstawiciele śląskiej społeczności, tegoroczne obchody Święta Śląskiej Flagi to dobry pretekst, by szerzyć potrzeby uznania języka śląskiego za regionalny i uznania śląskiej narodowości. O co walczą posłowie z regionu, którzy w kwietniu przegłosowali w Sejmie ustawę, a nie podpisał jej finalnie prezydent Andrzej Duda. Parlamentarzyści jednak deklarują, że tej sprawy nie odpuszczą. Żeby język śląski w końcu był językiem legalnym. I żeby Ślązacy mogli się cieszyć z tego, że ta śląska godka, śląska mowa może trafić do szkół, może być nauczana, może być legalna, że nie będziemy się musieli z nią ukrywać, nie będziemy się jej musieli wstydzić, nie będziemy gorsi od Kaszubów i w końcu będzie normalnie. Dzień Śląskiej Flagi w regionie obchodzony jest od 2011 roku z inicjatywy nieżyjącego już senatora Marka Plury. Dwukrotnie był on autorem poselskich projektów ustaw uznających etnolekt śląski za język regionalny, których Sejm nie uchwalił.